Czy istnieje lepszy sposób na rozpoczęcie sobotniego poranka niż z kreskówkami? Są pewne odcinki, których nie zobaczysz w telewizji ani nigdzie indziej. Tak, dzisiaj przyjrzymy się odcinkom telewizji dla dzieci, które okazały się zbyt kontrowersyjne. Od występów celebrytów po treści dla dorosłych, które nigdy nie powinny się pojawić, oto najdziwniejsze kreskówkowe odcinki, które zostały zakazane. Z racji na dość kontrowersyjny temat obowiązkowo zostaw łapkę w górę. Dzięki temu YouTube nie ograniczy zasięgów, a my będziemy mogli tworzyć więcej podobnych materiałów. Jak zawsze najciekawsze rzeczy będą na koniec, dlatego polecam zobaczyć cały film. Napisz komentarz kreskówka, a przypnę ci serduszko. Brzydki język Dextera. Jeśli dorastałeś w latach 90., na pewno wiesz, jak popularny był Laboratorium Dextera na Cartoon Network. Serial śledzi losy chłopca geniusza Dextera, który angażuje się w mnóstwo naukowych przygód w towarzystwie swojej irytującej siostry Dee Dee. Ale jedna z ich przygód została uznana za zbyt szokującą dla telewizji. Mowa o niesławnym odcinku Rude Removal. W tym odcinku Dexter wynajduje system usuwania niegrzeczności, który dzieli jego i jego siostrę na dwie wersje. Jedną grzeczną i jedną bardzo niegrzeczną. Niesforne sobowtóry są wulgarne i agresywne. Niesforne klony demolują laboratorium Dextera, obrażają jego mamę, a nawet krytykują jej gotowanie. Cartoon Network uznało, że cała wulgarność była zbyt duża. Chociaż jest to ocenzurowane, osobiście nie widzę problemu. Nawet SpongeBob Kanciastoporty miał podobny odcinek kilka lat później, który został wyemitowany, chociaż z pewnymi kontrowersjami. Ale wracając do Dextera, najbardziej szokującą częścią Rude Removal jest karta tytułowa, na której Dexter pokazuje kamerze swój tyłek, a Dee Dee pokazuje środkowy palec. Czy uważasz, że Rude Removal zasługiwało na usunięcie? Czy ocenzurowane przekleństwa są nadal nieodpowiednie dla dzieci? Daj mi znać w komentarzach. W 1997 roku Pokémon była w pełnym rozkwicie w Japonii, podczas gdy reszta świata nie miała jeszcze pierwszego kontaktu z serialem anime do kolejnego roku. Wydawało się, że potworki z kieszeni nie mogą zrobić nic złego w ojczyźnie, aż do fatalnego dnia, kiedy wyemitowano odcinek Elektryczny żołnierz Porygon. Sam odcinek był całkowicie niekontrowersyjny. Ash i jego ekipa walczą z złowrogim zespołem R wewnątrz cybersfery przy pomocy sztucznego Pokémon Porygon. Ale potem coś się wydarzyło, co spowodowało chaos w japońskich domach. Pod koniec odcinka, gdy Pikachu bohatersko niszczy cyberpociski za pomocą ataku piorunem, pojawiają się szybko migające niebieskie i czerwone światła, aby oznaczyć wydarzenie. U niektórych ludzi migające światła o określonej częstotliwości mogą wywołać nadmierną reakcję mózgu, prowadzącą do ataków epileptycznych. Ze względu na częstotliwość wyświetlania, światła były w idealnej częstotliwości, aby to wywołać. Tak, ten odcinek Pokémon spowodował hospitalizację ponad 600 dzieci. Wiele z nich miało napady, podczas gdy inni zgłaszali objawy takie jak ślepota, nudności i drgawki. A to bez wspominania o tysiącach innych, którzy mieli objawy, ale nie poszli do szpitala. Odcinek nigdy więcej nie został wyemitowany i nigdy nie został przetłumaczony na angielski. To oczywiście była plama na marce, więc firma Pokémon musiała coś z tym zrobić. Czy ukarali Pikachu za jego działania? Raczej nie. Zamiast tego to biedny Porygon dostał za swoje. Stworzenie i jego ewolucje nigdy więcej nie pojawiły się w serii w głównej roli. Ponad 1000 odcinków później Porygon jest relegowany do nie więcej niż okazjonalnych występów w tle. Wszystko po to, aby ukryć winy. Porygon nie zrobił nic złego, a ja osobiście mam dosyć udawania, że było inaczej. Jeśli jesteś żyjącą skamieniałością, możesz pamiętać ogłoszenia społeczne z lat 80. emitowane po odcinkach bajek dla dzieci. Dla reszty z was były to krótkie sekcje, które ciężko tłumaczyły morały z odcinków. Powiedz jej, że to my zrobiliśmy. Pamiętaj,
Lepiej jest powiedzieć prawdę i to nie jest kłamstwo. Teraz wiemy, a wiedza to połowa bitwy. W latach 90. te ogłoszenia wyszły już z mody, z jednym niesławnym wyjątkiem odcinek Tiny Toons Adventures z 1991 roku zatytułowany Elephant Issues. Zamiast zwykłego odcinka z ogłoszeniem na końcu, sieć WB postanowiła zrobić cały odcinek jako ogłoszenie społeczne, co przyniosło katastrofalne skutki. Elephant Issues składa się z trzech segmentów, z których jeden, One Beer, naprawdę przyciągnął uwagę cenzorów. Domyślacie się dlaczego? Tak, One Beer opowiada o alkoholu. Możecie sobie wyobrazić, co się dalej dzieje. Idea była taka, że pokazanie ulubionych postaci dzieci, które upijają się do nieprzytomności, pokaże dzieciom zło alkoholu. Po sporze o to, kto powinien pić pierwszy, w końcu wybierają Bustera. Biorąc pod uwagę, że postacie w show są same dziećmi, łatwo zobaczyć problem. Po wypiciu piwa dochodzi do takich sytuacji. Tak, kradną radiowóz, zjeżdżają nim z klifu i powiedzmy, że nie wracają nim z powrotem. Szokująca i niepokojąca zawartość segmentu sprawiła, że cały odcinek został usunięty z syndykacji w USA i stał się jednym z najbardziej znanych zakazanych kreskówek. Przynajmniej tak się mówi. Okazuje się jednak, że ten odcinek nigdy tak naprawdę nie został zakazany. YouTuber Pap Arena zrobił poważne śledztwo i odkrył nie tylko reklamę odcinka, ale także kilka listingów w TV Guide aż do 1997 roku, czyli 6 lat po pierwszej emisji. Więc o co chodzi? Cóż, dowody mówią same za siebie. Nie możemy być pewni kiedy i dlaczego, ale ktoś wymyślił całą tę dramatyczną historię, a ona rozprzestrzeniła się w internecie. Cóż to rozczarowujące. Niemniej jednak myślę, że ten odcinek spełnił swoje zadanie. Po jego obejrzeniu postanowiłem zostać abstynentem. Ośmionogie dziwadło. Nie lubię pająków. Nie ma powodu, dla którego coś powinno mieć tyle nóg. Ale często pająki nie są niczym, czego należy się bać. Coś, co brytyjska kreskówka dla dzieci, świnka Peppa, próbowała przekazać w odcinku z 2004 roku zatytułowanym Pan Chude Nogi. Tylko że to obróciło się przeciwko nim. W odcinku Peppa zaprzyjaźnia się z pająkiem. W Wielkiej Brytanii pająki rzadko gryzą, a nawet jeśli to robią, nie ma w kraju żadnych śmiertelnych gatunków, ale nie wszędzie tak to wygląda. Odcinek został wyemitowany w Australii, gdzie jest wiele wysoko jadowitych i czasami śmiertelnych pająków. Zachęcanie australijskich dzieci do zabawy z wieloma wysoko jadowitymi i czasami śmiertelnymi pająkami w kraju jest lekkomyślne i nieodpowiedzialne. Co więcej, w odcinku Peppa nawet bawi się z przyjacielem pajęczym i kładzie go do łóżka. Wyobraź sobie, że małe dziecko ogląda ten odcinek, a potem wychodzi na zewnątrz, natykając się na jednego z najgroźniejszych pająków świata – Sydney Funnelweb. Po otrzymaniu skarg od wściekłych rodziców, odcinek został zdjęty z anteny i online. To zrozumiałe. Ostatnią rzeczą, którą chcesz zrobić, to zachęcić dzieci do wchodzenia w niebezpieczeństwo. Wracamy do miasteczka Springfield, ale nie na długo, ponieważ nasza ulubiona rodzina kreskówkowa wybiera się do Nowego Jorku w odcinku z roku 1997 zatytułowanym Miasto Nowy Jork kontra Homer Simpson. Rodzina musi udać się do Wielkiego Jabłka, aby odzyskać samochód, ale po atakach z 11 września 2001 na World Trade Center odcinek został wycofany z emisji. Samochód jest porzucony przed bliźniaczymi wieżami, więc duża część odcinka rozgrywa się tam. Po tragedii zdecydowano się wycofać odcinek z syndykacji z oczywistych powodów. Zakaz został ostatecznie zniesiony w 2006, chociaż powtórki nadal czasami miały usunięte pewne treści, zwłaszcza żart, że wszystkich głupków umieszczają w wieży numer 1. Takie zakazy i edycje były powszechne w latach po tych niszczycielskich atakach. Odcinek jest często cytowany jako przewidujący same ataki ze względu na reklamę podróży, która wygląda na zapis z 11 września.
$9 zostało wybrane jako cena, ponieważ było to śmiesznie tanie, a bliźniacze wieże pokazano tylko po to, aby reklamować atrakcje miasta. Kontrowersje Simpsonów. Simpsonowie to najdłużej emitowany serial animowany wszechczasów i jako taki nie uniknął kontrowersji. Ale jeden odcinek tego popularnego sitcomu był całkowicie niechciany. Ale co się stało? W odcinku Homer trafia do zakładu psychiatrycznego, gdzie spotyka Leona Kompowskiego, człowieka, który wierzy, że jest królem popu, Michaelem Jacksonem. Hilarity ensues i żeby było zabawniej, Leon faktycznie był dubbingowany przez samego Jacksona. Odcinek był jednym z bardziej popularnych, ale w 2019 roku wszystko się zmieniło. Very popular entertainer. Oh, of course I've heard of you. I mean, you'd have to be living under a rock not to know. What'd you say your name was? Michael Jackson. Doesn't ring a bell. Well, have you heard of MTV? Nope. Motown. No. Beat it. You beat it. Dokument Leaving Neverland został wydany, który krytycznie podszedł do MJ i ponownie rozpalił nieprzyjemne oskarżenia. Po obejrzeniu dokumentu twórcy Simpsonów postanowili całkowicie usunąć odcinek z obiegu. Został on pominięty na Disney Plus, usunięty ze wszystkich zestawów DVD i wycofany z ramówek na dobre. Wydaje się, że to czysta decyzja biznesowa, aby unikać kontrowersji, ale może być coś więcej. Po obejrzeniu dokumentu showrunner Simpsonów, Al Jean, doszedł do przekonania, że Jackson wykorzystał swoje pojawienie się w serialu jako narzędzie do werbowania ofiar. Nie ma na to jednoznacznych dowodów, ale Jean mocno wierzy w tę teorię, więc stoi przy decyzji o usunięciu odcinka. Decyzja ta okazała się prawie tak samo kontrowersyjna, jak oryginalne kontrowersje związane z Jacksonem. Uwielbiany odcinek został zakazany, co zaskoczyło fanów, z niektórymi uważającymi, że było to całkowicie niepotrzebne. Inni wyrażali znaczenie zachowania mediów jako formy historii, a nie ich wymazywania. Z drugiej strony, jeśli Jan miał rację, może było to właściwe posunięcie, aby usunąć odcinek Jacksona. A, to wszystko jest takie skomplikowane. Jeśli mielibyśmy dyskutować o tym, czy powinniśmy zakazać jakichkolwiek nowoczesnych odcinków Simpsonów, jestem pewien, że wszyscy byśmy się zgodzili. Wszystkie z nich. Przerażające Teletubbiesie. Kolejne dwa przypadki nie są technicznie kreskówkami, ale są tak dziwaczne, że musiałem je uwzględnić. Dziecięcy program BBC Teletubbiesie to surrealistyczna podróż przez psychodeliczny świat z tytułowymi Teletubbiesiami. Odcinki zawierały tak zwane magiczne wydarzenia, ale w roku 1997 w odcinku Huśtawka magiczne wydarzenie okazało się tak przerażające, że odcinek został zakazany. Wprowadźmy lwa i niedźwiedzia. Odcinek zaczyna się normalnie, a potem nagle to się dzieje. Potem robi się tylko bardziej niepokojąco. I am the scary lion with big scary teeth. To jest zupełnie dziwaczne z powodów, których do końca nie rozumiem, ale to, przed czym się ukrywa, daje mi jeszcze większe dreszcze. Jestem przerażającym lwem z wielkimi, strasznymi zębami. Jest jeszcze bardziej niepokojące niż niedźwiedź, a potem lew zaczyna pościg. To po prostu wydaje się nie na miejscu w Teletubbiesiach. Rodzice składali skargi w nieskończoność, aż BBC wycofało odcinek, ale szkoda już została wyrządzona. Miałem koszmary z tymi terrorami SCP przez lata. Kilka lat później wyemitowano zredagowaną wersję tej sekwencji w telewizji. Ta wersja miała zmienioną ścieżkę dźwiękową, cięte ujęcia i dodane sztuczne efekty dźwiękowe, takie jak skrzypiące koła, aby złagodzić niepokój. Jest trochę lepiej, ale nadal bardzo dziwnie. Trauma wojowniczych żółwi ninja. Wojownicze żółwie ninja to rewelacyjny serial pełen dynamicznej akcji i fascynujących opowieści, które wzbogaciły dzieciństwo wielu widzów, choć niektórym niemal je zrujnowały. Wersja z 2003 roku zawiera odcinek zatytułowany Szaleństwo w błonie. Odcinek śledzi losy rannego złoczyńcy imieniem Stockman, który klonuje sobie nowe ciało do zamieszkania.
Niestety, wszystko idzie strasznie źle, gdy jego ciało zaczyna szybko się rozkładać, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. To, co następuje, przypomina koszmar z horroru, w którym gnijący szaleniec sieje zniszczenie w mieście, próbując zniszczyć przyjaciółkę żółwi, jednocześnie mając halucynacje, w których widzi swoją zmarłą matkę. Byłeś takim dobrym chłopcem. Miałeś tyle potencjału. Co się z tobą stało, kochanie? Te słowa nie tylko przerażają, ale również łamią serce. Gdy pracownicy działu standardów i praktyk Fox zobaczyli gotowy odcinek, byli przerażeni tym, co zobaczyli. Makabryczna tematyka i straszne wizualizacje sprawiły, że odcinek został zablokowany przed emisją dla dzieci. Muszę przyznać, że zgadzam się z nimi. Dzieci są podatne na wpływy i niektóre z niepokojących treści mogłyby łatwo wywołać bezsenne noce. Niemniej jednak odcinek został wydany w Wielkiej Brytanii i pojawił się także na amerykańskim DVD. Na amerykańskiej telewizji został wyemitowany dopiero w 2015 roku. Nie wiadomo, co dokładnie skłoniło Fox do zmiany zdania, ani ile dzieci było zaniepokojonych po obejrzeniu go, ale zajęłoby mi dużo czasu, aby dojść do siebie po takim seansie. Zakazane w Chinach. South Park nie unika kontrowersji. Jego wulgarne i często obraźliwe poczucie humoru nikogo nie oszczędza. Naturalnie doprowadziło to do tego, że serial zdobył mnóstwo krytyki, być może najbardziej zauważalnie od chińskiego rządu. Tak, odcinek Banned in China, wyemitowany w 2019 roku, krytykował chińskie upodobanie do cenzury. W nim jeden z głównych bohaterów, Randy Marsh, zostaje aresztowany i poddany komunistycznej reedukacji obok misia Puchatka. Widzicie, misiu Puchatek jest cenzurowany w chińskich mediach społecznościowych po żartach porównujących sympatycznego misia do prezydenta Xin, Xi Jinpinga. Jinping, jak można się domyślać, jest wrażliwym człowiekiem, a ten odcinek rzuca światło na okropny sposób, w jaki Chiny traktują swoich obywateli, wyśmiewa prawa cenzury i intensywnie przedstawia zakazaną postać. Czy to dziwne, że został zakazany w Chinach? Nie, nie jest. Ale sprawy poszły jeszcze dalej. Odcinek ostatecznie doprowadził do całkowitego wymazania South Parku z kraju. Naprawdę, online każda wzmianka o serialu została usunięta, odcinki zostały zdjęte, fora zamknięte, a posty w mediach społecznościowych ukryte. Tak drakońska reakcja jest typowa dla silnie kontrolowanego społeczeństwa Chin, więc szczerze mówiąc, zaskakujące jest to, że South Park przetrwał tam tak długo. Creepy kraby. Niektóre odcinki kreskówek były zupełnie w porządku, gdy zostały wyemitowane, ale po latach spotkały się z zakazem. Oto odcinek SpongeBob Kanciastoporty z roku 2002, zatytułowany Kryzys wieku średniego. W nim pan krab czuje swój wiek i desperacko pragnie odzyskać młodość, więc dołącza do SpongeBoba i Patryka na ich wielką nocną wyprawę. You're talking about girls, right? Girls? Yeah. And you're talking about raiding their dressers for their underpants, right? Oh yeah. Okazuje się, że to rozczarowująca przygoda, dopóki nie słyszy o ostatniej planowanej aktywności. W końcu wkradają się do domu dziewczyny, aby ukraść jej bieliznę, tylko po to, by odkryć, że dziewczyną jest mama pana kraba. Kiedy już myślisz, że nie może być dziwniej. Przez dziesięciolecia odcinek był emitowany w USA aż do roku 2021, kiedy Nickelodeon ogłosił decyzję o wycofaniu go z emisji oraz z usług streamingowych w kraju. Sieć podała jako powód problemy z fabułą, ale nigdy nie sprecyzowała. Ale przyznajmy, wszyscy wiemy, o co chodziło. Dlaczego SpongeBob i Patryk chcieliby kraść damską bieliznę? To całkowicie nie w ich stylu, aby nawet rozważać coś takiego, więc rozumiem myślenie Nickelodeona i ostateczną decyzję o wycofaniu odcinka. Gary! Powiedziawszy to, w serialu było znacznie więcej żartów dla dorosłych w różnych odcinkach, które dzieciaki przegapiły za pierwszym razem, gdy je oglądały. Niezależnie od mojej opinii, Kryzys wieku średniego nadal jest zakazany w USA. Czy ten odcinek naprawdę zasługuje na zakaz, czy kontrowersje to tylko masa bredni? Polowanie na Pokemony.
Po raz kolejny wkraczamy do świata Pokémonów, ale tym razem spotykamy się z czymś zdecydowanie mniej przyjaznym dla dzieci, niż oczekiwali rodzice. W 1997 roku odcinek Legenda Dratini śledzi losy Asha i jego przyjaciół wchodzących do strefy safari ogromnego rezerwatu Pokémonów. To, co następuje, brzmi jak standardowa przygoda Pokémon. Bohaterowie łapią wiele potworów, stają do walki z Team Rocket i ostatecznie ratują tytułowego Dratini z ich rąk. Ale co w tym odcinku jest takiego rażącego? W tym odcinku pojawia się wiele broni palnej. Broń pojawia się w innych odcinkach Pokémonów, ale przelotnie lub w bardzo przesadzony sposób. W tym odcinku bohaterowie są grożeni bronią na 7 różnych sposobów. Zbyt wiele, aby można było je wszystkie ocenzurować w globalnej emisji. W pewnym momencie Ash ma nawet pistolet wycelowany prosto w twarz. Nic dziwnego, że Legenda Dratini nigdy nie została zdubbingowana po angielsku i polsku i nie została wydana poza Japonią. To stworzyło dość dużą lukę fabularną dla widzów na całym świecie. Ash łapie 30 Taurosów w strefie safari, więc kiedy pojawiają się one w późniejszym odcinku, wiele dzieci było zdezorientowanych, skąd się wzięły. Co więcej, nieemitowany odcinek był debiutem anime Dratini, więc widzowie spoza Japonii musieli czekać ponad 200 odcinków, aby zobaczyć tę postać ponownie. Na szczęście, gdy Dratini pojawia się ponownie, nikt nie celuje do nikogo z karabinu automatycznego. Całkowicie nieodpowiednie. Rocko's Modern Life to jedna z najlepszych kreskówek, a jednym z powodów jej ogromnej popularności jest zamiłowanie do humoru dla dorosłych. W 1993 roku twórcy serialu mieli poważne kłopoty z tego powodu, głównie przez odcinek zatytułowany Leap Frogs. Główny bohater, australijski królik Rocko, zostaje uwiedziony przez swoją zamężną sąsiadkę, Bev Bighead. Rocko, mógłbyś wejść na górę na moment, kochanie? Czy mógłbyś mnie zasunąć, kochanie? W zasadzie sąsiadka, żaba Bev Bighead, czuje się zaniedbana przez swojego męża i zaczyna interesować się Rocko. Oh boy, documentary. Yes, why don't you join me? Następuje seria niesamowicie niezręcznych scen, w których Bev sprawia, że Rocko i my czujemy się bardzo niekomfortowo. Od razu widać, że to dość ostra treść jak na dziecięcy program. Rodzice byli oburzeni, gdy zobaczyli, jak ich dzieci oglądają ten odcinek. W rzeczywistości odcinek wzbudził tyle skarg, że Nickelodeon całkowicie go wycofał z emisji. Biorąc pod uwagę tematykę, rozumiem zastrzeżenia rodziców. Może faktycznie zasługiwał na wycięcie, choć nie jestem pewien, ile z tych dorosłych treści dzieci by zrozumiały. Co myślisz? Czy ten odcinek powinien zostać zakazany, czy ludzie byli zbyt wrażliwi? Daj znać w komentarzach. Przerażający jak drewniane potwory z Teletubisiów jest jeszcze jeden dziecięcy program, który dawał mi jeszcze gorsze koszmary. Pingu. Tak, ten program o małym pingwinku. W odcinku z 1991 zatytułowanym Sen Pinga podążamy za Pingu na wyprawę do Krainy Snów. Jego sen zaczyna się niewinnie, gdy jeździ na swoim łóżku po jałowym krajobrazie. Świetnie się bawi, a my razem z nim, dopóki... Cóż... To coś nie pojawia się. To coś ma być morsem, tylko że jest ogromny, nie ma kłów i ma niepokojący zestaw ludzkich zębów. Dręczy Pinga i śmieje się maniakalnie z jego cierpienia. Czy muszę wam mówić, jaki jest problem z tym odcinkiem? Mors został uznany za zbyt przerażający dla dziecięcej telewizji, a odcinek został zakazany w kilku krajach. Ale jeśli myśleliście, że to jedyna kontrowersyjna część Pinga, to nic nie widzieliście. Istnieje cała masa zakazanych lub ocenzurowanych odcinków tego programu. Prawdopodobnie najbardziej kontrowersyjny jest Małe Wypadki z 1990 roku, historia o Pingunie i jego przyjaciołach idących do łazienki. Tak, jest tak dziwna, jak brzmi.
Zasadniczo, po tym jak Pingu wypija za dużo, desperacko musi skorzystać z toalety, ale z przerażeniem nie może jej dosięgnąć. Z braku innej opcji, nasz pingwin robi to, czego nie powinien. Z koloru tego płynu widać, że Pingu powinien pić więcej wody. Skupienie na całym tym moczu spowodowało, że odcinek został zakazany w wielu krajach, w tym w USA. Ale najbardziej szalone jest to, że ktoś miał za zadanie stworzyć i animować Pingu wykonującego wielką potrzebę z gliny. Wstyd. Na tym szczególnie śmierdzącym akcentem mam dość tych zakazanych kreskówek. Czy widzieliście któryś z tych odcinków? Który z nich najbardziej was zszokował? Dajcie znać w komentarzach i do zobaczenia w następnym filmie. Dziękuję za oglądanie.